Witam wszystkich, dzień dobry, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości, obecnie działający na systemie operacyjnym Linux Mint Lambda 5. Dlaczego piątka, dlaczego nie? Bo jest dobry, stabilny. Jak powiem wam tak, od 27 lutego 2024 roku brak jakichkolwiek problemów z komputerem. A zazwyczaj po instalacji coś się zazwyczaj u mnie działo, a tutaj piękne nic się nie dzieje. Przepraszam bardzo, że tak sobie latam po wszystkim, ale wam pokażę przy okazji. Brak. To są wszystkie informacje o systemie, network. Wszystko działa, wszystko działa. Awarie. Brak. To jest właśnie, powiem wam szczerze, piękne. Wejdziemy sobie tutaj. Informacje o systemie, proszę bardzo. I mam włączony cały czas Secure Boot. I stoimy na procesorze Ryzen 5 5600G. Jakby nie wiedział, literka G oznacza, że ma zintegrowaną grafikę. No. 6 rdzeni, 12 wątków i tu mamy tą kartę graficzną w procesorze. I to nie wpływa na działanie RX-a w ogóle. No. Ale dzisiaj sobie chciałem pogadać z wami na temat bezpieczeństwa. Chodzi nam o zaporę sieciową. Tak, to jest to coś. To jest to coś, co się nazywa zaporą sieciową. Se powiększymy deczko na użytek tego odcinka. O. Ja mam, są ogólnie trzy profile: biuro, publiczne i dom. Ja jestem u siebie w domu i mam ją włączoną. Przychodzące pakiety odmów, wychodzące pozwól. Dobra. Wprowadzenie. Nieskomplikowany sposób na zarządzanie twoją zaporą sieciową. Opartą na UEW. Prosto, łatwo, przyjemnie i użytecznie. Brawo, brawo. Ktoś wreszcie pomyśl. Jeśli jesteś niezaawansowanym użytkownikiem, będzie lepiej, jeśli zachowasz te ustawienia w stan włączony przychodzące odmów, wychodzące pozwól. Pamiętaj, aby ustawić reguły zezwalające dla programów P2P. Możesz zmienić nazwy swoich profili dwoma kliknięciami. Nazwa reguły pomoże ci zidentyfikować twoje reguły w przyszłości. I tu macie często zadawane pytania, tak dalej, więc rozwinę, o tego troszkę będzie. No, nie ma tego dużo, ale powiem wam tak. Dziennik, stan włączony, 27. A, bo tutaj ten, bo ja tutaj sobie sprawdzałem. Raport, Steam. Wszystko działa jak trzeba. Preferencje. No to też niech będzie. Zapisywanie dziennika. Tam wysoki.
Ja tutaj nic za bardzo nie zmieniam. I po co jest zapora systemowa? Zapora systemowa chroni was przed atakami różnego rodzaju. Jakby to powiedzieć, to tak jak macie filtr w na przykład listwie antyprzepięciowej, która w razie jak pójdzie zbyt wysokie napięcie, to ona je zatrzyma. Tak samo, jak pójdą jakieś dziwne rzeczy po kablach, to też je zatrzyma. A jak pójdzie właśnie prąd z wyładowania uderzenia piorunem, to właśnie ona zatrzyma to, a zarazem sama się przekręci przy okazji. Na tym zasadzie działa to jest zapora sieciowa. Ona chroni wasz system operacyjny przed tym, żeby ktoś niepożądany nie dostał się do niego. Na przykład taki Bifrost czy taki Stuxnet. Oczywiście pod warunkiem, że nie klikniecie w jakiś link w mailu. Jeżeli tego nie zrobicie, no to nie macie się tego obawiać. Ja uważam, że jest wszystko dobrze. Ja używam zapory sieciowej od początku w ogóle styknięcia się z systemem operacyjnym Linux Mint Cinnamon, wcześniej działającej na systemie Ubuntu, a bardziej mające pod maską system Ubuntu. No ale po prostu, że Ubuntu jest, wiecie, jakie to jest Ubuntu i co tam odwala Canonical, to każdy wie. Więc dlatego ja chciałem alternatywę o wiele lepszą i dlatego po prostu poszedłem w Linux Mint Lambda 5, czyli edycję, która ma właśnie pod maską silnik V12 z Debiana zrobiony i który ma 1,5 miliona koni mechanicznych, można tak śmiesznie powiedzieć. Powiem wam tak, Debian bardzo ładnie działa w tym systemie. O, mamy tutaj wszystkie procesory logiczne, jest ich w sumie 12. Mamy pamięć 32 GB, ale pokazuje 27. Dlaczego? Bo część pamięci jest zadeklarowana na potrzeby karty graficznej Radeon. Mamy tu przestrzeń wymiany 27 GB. Dysk na system, to wam pokażę. Dysk na system operacyjny Linux Mint Cinnamon, a to będzie w akcesoriach. O. To dysk na system operacyjny ma 2 TB. Zaraz ktoś z was się za łeb złapie. O człowieku, ile ty masz pamięci na system, o człowieku? Nie, po prostu ja wychodzę z założenia. Jeżeli pamiętacie mój film na kanale, jak zaktualizować pakiety w Linuxie, to ja tam opisywałem, że dysk na system od 500 giga w górę. Zresztą jest, proszę, 2 terabajty. No. O. I to powiem wam szczerze, to sobie pięknie, ładnie działa, nie ma tu żadnych problemów. A bynajmniej ja żadnych nie zauważyłem do tej pory. Jak na procesor sześciordzeniowy, 12-wątkowy, radzi to sobie bardzo dobrze, nawet z Cyberpunkiem, z Eurotrackiem. Więc ja powiem szczerze, jestem miło zaskoczony. A po prostu ten film chciałem dzisiaj nagrać na temat właśnie bezpieczeństwa i czym jest zapora sieciowa w ogóle, bo większość ludzi po prostu nie wie. No to jakby powiedzieć właśnie, zapora sieciowa jest takim filtrem, który filtruje wam w ogóle co do was, do waszego komputera dochodzi. Ja polecam mieć to zawsze włączone, nawet w domu, to zawsze jest jakaś ochrona. Pamiętajcie, najbardziej niestabilnym ogniwem
W całym, jaki byście system nie mieli, czy Windows, czy Linux, czy Mac OS, czy co, to najgorszym ogniwem tego systemu jest użytkownik, bo to użytkownik może zwalić wszystko. Wystarczy, że kliknie w link z wirusem Stuxnet, który miał w mailu i go zainstaluje samo istnie na tym komputerze, to nawet wam zapora sieciowa na to nie pomoże, ani Windows Defender, ani Avast Security Internet, płatna wersja, która praktycznie nic nie robi i no tyle, doi z was z pieniędzy, a skanuje i często nic nie wykrywa. Jakoś dziwnie, że Microsoft Windows Defender często znajduje zagrożenia, których Avast pomija. Piorun bawi łuczy. No. Więc mówiąc szczerze, dlatego ja wam chciałem ten film zrobić i wyjaśnić, o co chodzi, bo jest to bardzo ważne. I tu ludzie bardzo mądre według mnie pytania zadają. Według mnie ludzie tu zadają bardzo mądre pytania. I według mnie to jest właśnie bardzo dobrze, że ludzie zadają takie pytania. Dzisiaj sobie omówimy właśnie włączenie zapory sieciowej z punktu graficznego, jak to wygląda. Nie chcę, powiem wam szczerze, nie chcę mi się bawić włączanie tego z terminala i tak dalej, bo filmów na ten temat jest od groma na YouTubie i to nawet anglojęzycznych, więc ja chciałem wam po prostu przypomnieć, jak to wygląda. No, że zapora sieciowa jest też bardzo ważną rzeczą, którą warto mieć i stosować, bo często wam może uratować tyłek. Pozdrawiam serdecznie.